Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie gra Riders Century. Gra oczywiście z automatów arcade. Taka strzelaweczka. Gra pochodzi z 83 roku. Nam w tej chwili się tutaj chyba uruchamia. Także niech się do końca załaduje. Chwilę poczekamy. O właśnie, załadowała się. No cóż, wrzucamy sobie kredycik, może 3 kredyciki i próbujemy. Nie bardzo wiem, co... Aha, chyba już wiem. Oj, oj, oj! Rozwaliłem się. No ale tak czasami bywa, szczególnie na początku jakiejś tam nowej gry. Aha. Czyli dotąd ja mogę strzelać? Dziwna sprawa tajemnicza. Aha, bo ja mogę podfrunąć sobie bliżej, dobra. Tylko, że dlaczego ja tak wolno... O, lecę w stosunku do tego... wrogiego pojazdu, tego nie wiem. Ale zaraz się dowiem. O. Szkoda, że... nie można szybciej jakoś strzelać. Bo to by nam troszeczkę sytuację uprościło. No, ale... nie ja tu ustalam zasady. No, gra bardzo prosta w swojej konstrukcji, zarówno graficznej, jak i dźwiękowej oprawie, bardzo to właśnie wszystko jest. No, ale mówię, no 83 rok, no to nie wymagajmy cudów. Gra miała zarabiać, czyli po prostu, no, spowodować to, żeby jakiś tam człowiek mile spędził czas, no i wciągać go, o. Chyba to jest jakieś demo, słuchajcie, nie wiem. No nic. Lecimy dalej. O, od razu się na dzień dobry rozwaliłem. Nieładnie z mojej strony, no ale cóż, bywa, tak bywa. Co zrobić? O! Chciałem strzelić, podlecieć, strzelić, a on podleciał bliżej mnie i właśnie tak to się kończy. Próba bohaterskiego. A nie, udało się. A teraz co? Czego się rozwaliłem? Przecież nie nadleciał żaden ten. Nie rozumiem tego do końca. W czym problem? Nie było żadnej bomby, żadnego niczego, a ja się rozwaliłem. No niedobrze, niedobrze. Oj, teraz była bomba. Teraz widziałem. Teraz mnie roz. No i koniec. No, ale mamy jeszcze kredycik. Więc korzystajmy z niego. Próbujmy z niego. O! Już żem skorzystał. Słabo. Słabo. No, ale lecimy dalej. Coś gra nam przestała, mówię, dźwięki wydawać, ale wydaje. O! Tak trochę widzę... kolizja tutaj chyba nie do końca dobrze działa, bo wydaje mi się, że... O, patrzcie, widzieliście? Strzeliłem w to coś, to pocisk przeleciał przez ten obiekt i oczywiście nie było zderzenia, tak samo tutaj. O, teraz to ja się rozwaliłem. No nie wiem, czy ta gra jest do końca dobrze tutaj zrobiona, bo jak widzicie, coś tak jakby nie do końca dobrze to bangla. O, tak samo tutaj przeleciało bokiem, niby. Tutaj trafiło. O co chodzi z tym licznikiem? Na dole się pojawił przez chwilę, nie wiem za bardzo w czym rzecz. No nic. O, tu tak samo, przecież strzeliłem. I co? I się nic nie dzieje. Strzeliłem i się nic nie dzieje. Dlaczego? Dlaczego się pytam? To co ja mogę strzelać tylko w to, co lata? No chyba nie. O, teraz to ja się rozwaliłem, zderzając się z nim, ale coś mi się to nie podoba, powiem wam. Jakoś dziwnie to tak, czekajcie. Spróbujmy sobie... Ach, nie mam już tych... No jeszcze wrzućmy 3, powiedzmy. Spróbujmy, słuchajcie, właśnie... Przeleciał, widzieliście? No teraz ewidentnie.
Pocisk przeleciał przez to cudo, a on to cudo się nie rozwaliło. No dziwne. Tutaj tak samo powinienem już go zestrzelić. Kolizja z przeciwnikiem działa, to już żeśmy przetestowali, natomiast strzelanie coś kuleje w tej grze. Tak, na mój gust. Jeszcze napiszcie w komentarzach, jak wy to widzicie, ale według mnie to coś jest nie halo. Tak jakby było coś tutaj, czasami działa, czasami nie. Tak pół na pół chyba. O, widzieliście? Niby teraz trafiło, ale trafiło w kolejny statek niż ja celowałem. O, o teraz się rozbiłem ewidentnie z nim. No, ale tak czasami bywa. Ale coś z tym zestrzeliwaniem tu nie do końca. O, widzieliście teraz? Przeleciał pocisk ewidentnie przez... No, teraz to się jak dobrze... Przeleciał pocisk ewidentnie przez... No... Statek nieprzyjaciela i niestety... no, nie było żadnego efektu. No nic, jeszcze popatrzmy. Chwilę na tą grę. O, rozwaliłem się niestety. Za pierwszym tym podejściem. Na początku nie ma tej nieśmiertelności, czasami w niektórych grach jest. O, widzieliście tutaj ewidentnie. Strzelam, a nic, nic to nie daje. O, teraz się rozwaliłem. No. Gra niedopracowana, albo po prostu celowo tak zrobiona, żeby no wyciągnąć więcej kasy od użytkownika. No, ale to nie wiem, czy panowie wtedy o tym wiedzieli, że to na dłuższą metę w ten sposób nie działa. Jeżeli klient poczuje się oszukany, to na pewno w tą grę więcej nie zagra, a przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jak najdłużej takiego klienta zatrzymać przy tej maszynie. No, słabo. Nie bardzo rozumiem, od czego to może zależeć. Albo mówię, jest tutaj to błąd jakiś w grze. O, teraz niby poleciało bokiem i go trafiła. Aha, tak jakby kolizja działała z pewnym opóźnieniem? Tak należałoby to tłumaczyć? No nie wiem sam. Czyli jak gdyby była przesunięta względem... No ciężko mi to jest jakoś logicznie, ale teraz to. Próbuję jakoś znaleźć, widzicie, tutaj analogię, żeby rozczaić, w czym tkwi problem w przypadku tej gry. No bo dziwi mnie trochę, że gra mogłaby być aż na tyle niedopracowana w takim stopniu. Natomiast no z drugiej strony, no o, widzieliście, przeleciało ewidentnie, o to samo. Przeleciał ewidentnie pocisk przez statek, a zestrzeli go nie zestrzeliłem. No tutaj się udało tym razem. On ewidentnie, o, ja do góry, on do góry, ja w dół, on w dół. On za mną coś ma ochotę. Koniec. Dobrze, wróćmy jeszcze ostatni kredycik. Ja jeszcze spróbuję jedną rzecz przetestować tutaj. A mianowicie... A, widzieliście. Pocelowałem, chyba to się jednak sprawdza, co ja mówiłem. Pocelowałem w lewą stronę i trafiłem w ten. Trafiłem statek, który jest z prawej. Ewentualnie cofnijcie, jeżeli cofniecie film. I to tak samo było tutaj. Trafiłem bardziej w lewo, a prawy statek się rozwalił. Czyli tak jakby była kolizja strzału, no... Tak jakby była kolizja strzału po prostu gdzieś coś... Albo być może to jest kwestia mojego emulatora, bo to i tak może być. Że po prostu jest nie do końca teges. Jeszcze raz sprawdzimy. O, widzieliście? Teraz było ewidentnie to widać. Tutaj, no, zahaczył w zasadzie. Tutaj w zasadzie zahaczył.
No tutaj pocelowałem. Oj, tutaj to się już rozbiłem. Dwa przeciwne. Dwóch przeciwników mi zostało do rozwalenia. Może się uda. Może się uda. Oj, ciężko. Ciężko. O! O! Oj, niestety. Nie tym razem. Ale może wpis na to będzie. No niestety wpisu chyba też nie będzie. No cóż, tak to wygląda. Jeżeli macie tą grę, to ewentualnie napiszcie mi w komentarzu, czy u was podobnie ona się zachowuje, czy inaczej, bo no nie wiem, albo gra jest po prostu, coś jest z nią nie tak, albo to jest kwestia mojego emulatora, który być może no, kwestię kolizji jakoś tam inaczej trochę wykrywa z pewnym przesunięciem czasowym, dlatego to widać tak jak widać. Dobrze, tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do kolejnego odcinka zapraszam. Cześć!